Bo chociażby tutaj mamy zawodniczki biegające poniżej 56, a nawet poniżej 55 sekund. Na torze szóstym wystąpi Milena Tam. Jeżeli chodzi o tor piąty, Martyna, oczywiście Wiktoria Gajosz, Julia Przewieźnik na torze czwartym, na torze trzecim Aleksandra Fornalik, drugi Martyna Kaczkowska i na pierwszym Kornelia Butryn. No i tak jak mówiłem, no Martyna Kaczkowska przyjeżdżała tutaj z 11 czasem. Z kolei to się trochę po eliminacjach zmieniło, ale dalej Wiktoria Gajosz jest tutaj faworytką, 54-68. Dwa okrążenia halowe. Na miejsca. Do rekordu Kornelii Lesiewicz trochę daleko, a o tych rekordach tak mówimy, no bo już dzisiaj rozpieszczeni jesteśmy po prostu tym, co się dzieje. W poprzednich latach 55-43 i 55-84 dawało złote medale. To wszystkie były zawodniczki z rocznika 2004, startujące już oczywiście w młodzieżowcach. Martyna trochę lepsza, sięga po złoto. I patrzymy, Milena Tam ucieka Wiktorii Gajosz. Gajosz jest rocznika 2006, podobnie jak i Julia Przewieźnik, więc to są roczniki, które jeszcze za rok uświadczymy i zobaczymy w kategorii U20. Ale Gajosz prowadzi. Niesamowity kołowrotek w nogach ma Wiktoria Gajosz. Teraz dobrze zarządzić ostatnimi metrami i tym ostatnim okrążeniem. Gajosz, a tam goni ją. Kilka metrów tak naprawdę różnicy między nimi. Czy jeszcze Milena będzie w stanie tutaj zaatakować swoją rywalkę? Chyba to jest niemożliwe. Wiktoria Gajosz biegnie do mety. Pierwsza i będzie mistrzynią Polski na 400 metrów w kategorii do lat 20. 53-97. Rewelacyjny wynik i rewelacyjny rekord życiowy zawodniczki Tomasowi Tomaszów Lubelski. Zdecydowanie lepszy czas, tylko powiem, niż ten przytaczany przez nas z zeszłego roku Martyny trochę lepszej. I sprzed dwóch lat Martyny Guzowskiej z rocznika 2003, 53-93, taki rezultat. Zwyciężczyni Wiktorii Gajosz, druga Tam, 55-33, a na miejscu trzecim Aleksandra Fornalik, 56-02, o 600 przed czwartą Julią Przewieźlik, piąta Kaczkowska, szósta Butryn.